dzisiejszym tematem myślę, że to jest bardzo ciekawy dla nas zbudowanie więzi z psem. Jakbyście 20 lat temu powiedzieli komuś, że zamierzacie zająć się tematem więź z psem, to prawdopodobnie by was kompletnie wyśmiał. Dlatego, że więź kojarzy się raczej z budowaniem relacji z osobą. Więź z psem jest czymś dla wielu ludzi dość abstrakcyjnym, ponieważ zakłada jakby wyjątkowy status tej relacji. I ten status jest bez wątpienia zakorzeniony w naszej kulturze. Tutaj celowo na obrazku widzicie nie psa, tylko kozę, dlatego że w naszej kulturze pies pełni zupełnie wyjątkową funkcję, ale już w krajach muzułmańskich pies nie jest szczególnie ulubionym stworzeniem, za wyjątkiem hartów, bo one mają uprzywilejowaną pozycję, ale na przykład znacznie bardziej ceniona jest koza. I tak jak u nas są wystawy psów, to na przykład w krajach arabskich są wystawy kóz. Wystawy, gdzie ocenia się najpiękniejsze kozy rasowe, prawda, których cena dochodzi nieraz naprawdę bajońskich sum. A więc bez wątpienia więź jest zakorzeniona w naszej kulturze, a nawet w tej chwili coraz częściej pojawiają się takie głosy, żeby uznać psa jako osobę niebędącą człowiekiem, co nadaje jej zupełnie szczególny status. Także ten rodzaj relacji jest zupełnie inny niż relacja z każdym innym udomowionym zwierzęciem. Słuchajcie, nie znam tak naprawdę zbyt wielu, znaczy w ogóle nikogo nie znam takiego, kto by na przykład był behawiorystą zajmującym się problemami emocjonalnymi kur. Albo są owszem zoopsycholodzy, którzy na przykład zajmują się dobrostanem świń hodowlanych, albo krów, albo w ogóle zwierząt hodowlanych. Natomiast jakby w powszechnej świadomości nie jest to sprawa aż tak istotna, jak właśnie relacja z psem. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład w hodowli świń, żeby zmniejszyć poziom stresu, używa się na przykład piłek antystresowych dla świń. Jak piszecie w Google piłki antystresowe dla świń, czy piłka antystresowa dla świń, to znajdziecie taką zabawkę. Kto z was o tym wiedział, zanim to powiedziałem? No, natomiast gdybym was zapytał, jakie są zabawki dla psa, jestem absolutnie pewien, że większość z nas wymieniłaby kilkanaście właśnie zabawek, którymi można bawić się z psem. Zresztą rynek usług zoologicznych rośnie dramatycznie z roku na rok, naprawdę bardzo, bardzo. I ten rynek oczywiście napędza również koniunkturę. Także musimy się z tym liczyć, że to jest po prostu naprawdę wart wiele pieniędzy kawałek tortu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej więzi, czy tej relacji z psem jakby w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt, jak więź z człowiekiem widzi pies, czyli co daje więź z człowiekiem psu, a następnie co daje człowiekowi, tak? Czyli najpierw od strony psa. Wiemy już, że razem ewoluowaliśmy. Są takie śmiałe hipotezy, że tak naprawdę dzięki udomowieniu psa wygraliśmy z Neandertalczykami wyścig ewolucyjny. Wiemy też, że proces ewolucji psów, czy proces jakby udomowienia, był procesem, który zachodził częściowo spontanicznie, ale również całkiem możliwe, że przy udziale właśnie człowieka z epoki paleolitu. Jak to się działo? Otóż tak, że najprawdopodobniej w stadach wilków pojawiały się takie wilki, które miały mniejszy dystans ucieczki, czyli jakby nie bały się tak bardzo obecności ludzi i zaczęły podchodzić do ludzkich osad, gdzie mogły się pożywić śmieciami i odchodami. W związku z tym, że miały do dyspozycji pożywienie, to ich populacja rosła i to jest jedna z hipotez właśnie Raymonda Coppingera. Ale pojawiają się też inne hipotezy oparte na obserwacjach współcześnie występujących psów właśnie w różnych cywilizacjach, czy właściwie w różnych regionach naszego globu, gdzie właśnie ludzie przysposabiają sobie psy dzikie
biorąc je z gniazda w bardzo wczesnym okresie życia, dlatego że im się po prostu podobają i chcą mieć takiego fajnego pieska u siebie. A więc być może ta ewolucja miała nie tylko psowaty, miała nie tylko wymiar taki spontaniczny, właśnie związany z obecnością w pobliżu ludzkich osad, ale również w pewnym sensie aktywny, czyli aktywny ze strony człowieka. Ale uwaga, udomowienie nie jest tym samym, co oswojenie. Tutaj macie obrazek Pinokia. Wiecie, to jest taki chłopczyk, który nie tylko jak kłamał, to mu nosek rósł, ale to Raymond Coppinger właśnie wspomina tak dowcipnie. Mówi, że jeżeli wyobrażamy sobie coś takiego, że bierzemy dzikie szczenie wilka, wprowadzamy go do naszego domu, zajmujemy się nim i nagle magicznie z tego wilka staje się on psem w ciągu swojego życia, to jest właśnie tak jak z Pinokiem. I w jednym, Pinokio to był taki drewniany chłopczyk, który chciał stać się człowiekiem. Coppinger mówi, że podobnie z udomowieniem psa, w jednym i w drugim wypadku nie obędzie się bez wróżki. A więc na pewno nie tak wygląda proces udomowienia. Jest to proces trwający przez wiele, wiele pokoleń. Jak wiele badania Bielajewa na lisach w Rosji, w Syberii pokazują, że wcale nie musi to być tak strasznie dużo, ponieważ ta ewolucja przebiega zdecydowanie szybko w przypadku właśnie dziedziczenia genów sprzężonych, ale nie o tym chciałem mówić. Natomiast jakie korzyści ma pies udomowienia? Więc pies udomowienia ma takie korzyści, że ma schronienie, ma pożywienie i ceną za to jest zmniejszenie wielkości mózgu w porównaniu z wilkiem. Wilki są, sorry, bardziej inteligentne od psów, zdecydowanie bardziej inteligentne od psów, ale nie są w stanie korzystać z podpowiedzi człowieka tak, jak są w stanie robić to psy. A więc psy zapłaciły za udomowienie mniejszą inteligencją, mniejszą masą mózgu, w zamian uzyskały schronienie, pożywienie, możliwość trawienia skrobi. Wiecie, że wilki nie trawią skrobi, natomiast organizm psa zawiera gen kodujący enzymy rozkładające skrobie, więc psy są w stanie trawić skrobie, a bez wątpienia psy odniosły wielki sukces ewolucyjny, bo jeżeli w tej chwili cała populacja wilków to jest około 40 tysięcy, to psów na świecie jest około 400 milionów. W Polsce jest ich bodaj najwięcej w całej Unii Europejskiej, z czego oczywiście my jako trenerzy się bardzo cieszymy. A od strony człowieka, jak wygląda ta więź z psem? Kiedyś zrobiliśmy taką ankietę na naszej stronie, kim jest pies dla ciebie? I popatrzcie, najwięcej odpowiedzi, głosujących było prawie 500 osób, ale najwięcej odpowiedzi było takich, że pies jest członkiem rodziny, aż 80 ponad procent. Psim przyjacielem, aż prawie 17, 16,5. Po prostu psem tylko 3,1%. Oczywiście nie definiowaliśmy bardzo precyzyjnie, co znaczy członek rodziny, co znaczy psi przyjaciel. Odwoływaliśmy się do pewnego wspólnego rozumienia tych pojęć i ta ankieta pokazała, jak bardzo wielkie są nasze oczekiwania względem naszych psów, czyli chcemy, żeby one były członkami rodziny i psimi przyjaciółmi, czyli żeby wypełniały nam czasami pustkę emocjonalną, która się pojawia w naszym życiu, żeby były naszymi powiernikami, żeby były wobec nas lojalne, moralne i tak dalej. Czasami jest to związane też z tym, że obecnie wiemy, że psy czują jak 2-3-letnie dzieci, tak? Że mają życie emocjonalne. Po badaniach Jaka Panksepa, pana Ledu i tak dalej wiemy, że psy mają bogate życie emocjonalne. Ich poziom właśnie jakby inteligencji jest na poziomie 2-3-letnich dzieci. Ale stąd jest bardzo prosta jakby droga do uznania, że skoro psy czują jak 2-letnie dzieci, więc są 2-letnimi dzieci. I całe to uczłowieczanie psów przez miłośników, miłośniczki psów niestety nie przysługuje się dobrze właśnie psom jako gatunkowi, odrębnemu od nas. Więc te oczekiwania są trochę na wyrost, są bardzo na wyrost, bo pies nie stanie się człowiekiem, nawet gdyby bardzo chciał, ale nasze marzenia, oczekiwania i również frustracje na to zwierzę, które nam towarzyszy.
Dodatkowym czynnikiem, który temu sprzyja, jest tutaj napisane magnetyczna neotenia. Na dole tutaj macie takie laleczki, prawda? O. I popatrzcie, one wszystkie mają takie wielkie oczka. Nie? I jak ludzie patrzą na takie zwierzątko z wielkimi oczkami i taką dziecięcą mordką, to mówią: ojej, jakie słodkie. Rozumiecie? Ten wygląd, neotenia, jest to przetrwanie cech dorosłych, przetrwanie cech dziecięcych w wieku dorosłym. Więc neotenia, która wyraża się zarówno w wyglądzie, jak i w zachowaniu, powoduje, że my będziemy automatycznie próbowali się zaopiekować stworzonkiem, które wygląda jak małe dziecko. Duże oczka, płaska, okrągła mordka czy twarz, a jednocześnie zachowanie właśnie takie infantylne. Więc odpowiedzialny za to jest neuroprzekaźnik oksytocyna, który jest właśnie neuroprzekaźnikiem budującym więź. I niestety, to jest zachowanie instynktowne, a więc dzieje się po prostu tak, niezależnie od tego, czy my tego chcemy, czy my tego nie chcemy. Po prostu, jak widzimy tego typu dziecko, czy pieska, czy szczeniaczka, prawda, czy buldożka francuskiego, czy małego rottweilerka, o, to w naszym organizmie po prostu wydziela się oksytocyna, jak za naciśnięciem magicznego guzika. Profesor Archer z Uniwersytetu Lancashire napisał taki artykuł, w którym nazwał psa najlepszym pasożytem człowieka. Oczywiście jest to pewna przesada i licencja poetyka, ale on wyszedł z takiej oto tezy, że jeśli sukces ewolucyjny mierzymy ilością potomstwa, zdecydowanie liczba 400 milionów robi wrażenie, jeśli chodzi o populację psów. Natomiast nie stwierdzono pozytywnej korelacji pomiędzy posiadaniem psów a ilością potomstwa u ludzi. Raczej ta korelacja jest, teraz oczywiście żartuję, negatywna, ponieważ znam psy, które są najlepszym środkiem antykoncepcyjnym. Wchodzi taki pies do sypialni i już męża nie wpuszcza, tak? Więc Archer mówi, pies jest najlepszym pasożytem człowieka. Właśnie dlatego, że wykorzystał doskonale to, co my mamy w nas jako potencjał do zaopiekowania się szczeniaczkiem, pieskiem, czy czymś, co wygląda właśnie tak neotenicznie, po to, żeby odnieść własny ewolucyjny sukces. No i oczywiście wiemy też, że na tych samych emocjach grają wszyscy, którzy po prostu produkują ubranka dla psów, różne wymyślne zabawki dla psów, psi fryzjerzy. Cały ogromny rynek jest skoncentrowany właśnie na zaspokajaniu potrzeb psów. Czyli pies odniósł wielki sukces. Jaki ludzie jaką ludzie odnieśli korzyść z takiej bliskiej relacji z psem? Myślę, że właśnie zaspokojenie swoich potrzeb bliskości, przyjaźni, bycia zrozumianym bez oceniania, to wszystko na pewno pies nam daje. Wiemy też, że pies doskonale rozumie gesty i intencje człowieka, lepiej niż wilk, ale gdybyśmy popatrzyli, że na systematykę, to pies jest podgatunkiem wilka. Pies jest canis lupus familiaris, czyli tak naprawdę możemy skrzyżować psa i wilka i pojawi się hybryda, czyli właśnie taka krzyżówka, która będzie płodna i jej potomstwo będzie płodne. Czyli tak naprawdę jest to jeden gatunek. Jak skrzyżujemy konia z osłem, będzie muł, ale muł jest bezpłodny. Natomiast pies i wilk dają płodne potomstwo. A więc mimo całego procesu udomowienia i wszystkich jego konsekwencji, pies nadal gdzieś w swojej naturze przejawia pewne instynkty, właśnie takie wilcze. Jest na pewno istotą społeczną, czyli jego stadem, jego grupą społeczną jesteśmy my i ewentualnie inne zwierzęta mieszkające razem z nami. Ludzie też. To jest grupa społeczna. Mimo tego, że jest bardzo bliskim przyjacielem człowieka, rozumie jego gesty i intencje, nie jest człowiekiem. Nie jest człowiekiem. Natomiast jeśli będziemy uznawali psa za człowieka, to zrobimy mu po prostu krzywdę. A ponieważ pies jest istotą społeczną, może prezentować cztery typy postawy społecznej.
Pies antyspołeczny to jest taki, który aktywnie będzie dystansował każdego, kto się do niego zbliża. Czy to będzie pies, czy to będzie człowiek. On po prostu będzie wszczynał awantury, jeśli ktokolwiek próbuje podejść. Nie mówimy tu o agresji terytorialnej, mówimy po prostu o generalnie takich psach, które nie lubią towarzystwa innych psów. To jest postawa antyspołeczna, aktywna. Postawa aspołeczna to jest taka, w której pies po prostu się nie angażuje. On sobie będzie stał z boku, będzie obserwował, co się dzieje, ale nie będzie angażował się w relacje. A jest postawa społeczna i to jest postawa większości psów, które są przyjazne, miłe, sympatyczne, nie sprawiają specjalnych kłopotów, natomiast powiedzielibyśmy, są skrajnymi egoistami, myślą tylko o sobie. I to jest pies, który ciebie wykorzysta dla własnych celów, nie będzie miał z tego powodu oczywiście wyrzutów sumienia, bo nie ma sumienia. Więc to jest postawa społeczna. Większość psów gdzieś tutaj, właśnie wokół tej postawy społecznej się kręci. Natomiast najbardziej ciekawa jest postawa prospołeczna, czyli to. Postawa prospołeczna to jest ta postawa, w której pies myśli nie kategorią ja, ale kategorią my. Czyli jest gotów uznać, że Twoje decyzje są dobre nie tylko dla Ciebie, ale są dobre dla nas, jako dla grupy. I w tych swoich postawach pies może być samodzielny, albo może być oczywiście niesamodzielny. Pies samodzielny będzie podejmować działania na własną rękę. Na przykład, jak pies jest antyspołeczny i samodzielny, no to macie problem. Jeżeli jest niesamodzielny, to on będzie czekać na sygnał, tak? Będzie czekać na znak. Teraz w tych postawach społecznych, żeby pies rzeczywiście był nastawiony prospołecznie, czyli myślał nie tylko o sobie, ale o dobru grupy, bardzo ważne jest to, aby człowiek zajął miejsce przewodnika. Ponieważ pies jest istotą społeczną, w społeczeństwie psów musi być ktoś, kto podejmuje decyzje. Jak rozumiemy przewodnictwo? Jako zdolność do inspirowania, hamowania, moderowania zachowań innych, tak? Poprzez swoje działanie. Ale uwaga, może przewodnik wymuszać posłuszeństwo siłą, wtedy będzie bardziej takim tyranem. Natomiast autorytet jest uznawany. Czyli nie można narzucić autorytetu siłą. Autorytet to jest taka postawa, która jest uznawana jako godna szacunku oddolnie. I w bardzo podobny sposób właśnie w stadach wilków, zresztą David Mitch to opisuje bardzo uważnie, bardzo fajnie, to autorytet przewodnika jest kwestionowany, dlatego że to jest ktoś, kto jest uznawany przez całą grupę. Jeśli jesteś jako przewodnik uznawany przez psa jako autorytet, to pies będzie za tobą po prostu podążał, dlatego że pies podąża za autorytetem. A zatem, jakie są role społeczne w grupie? Pierwsza z nich to jest dominacja. Wiem, że to słowo budzi wielu pewien opór. Natomiast słuchajcie, jest powszechnie używane przez etologów i nie ma co się wygłupiać, że właśnie takie pojęcie jak dominacja, uległość dotyczą wszystkich zwierząt, czyli koty mają to, prawda, konie mają, krowy mają, świnie mają, psy nie mają. No nie, nie. Więc odsyłam do artykułu Serpela z 2016 roku, gdzie mówi właśnie, że wilki kooperują, a psy ustalają linearną hierarchię dominacji. A więc uznajmy, że dominacja jest to po prostu chęć kontrolowania, kierowania, przewodzenia. A podporządkowanie czy uległość mi się źle kojarzy, ale podporządkowanie to chęć bycia kontrolowanym i kierowanym. Wiecie, że mało psów tak naprawdę chce być kierownikami. One najlepiej się czują w roli zastępcy kierownika, dlatego że zastępca kierownika to jest taka fucha, gdzie jest prestiż, a odpowiedzialność niewielka. Tutaj chciałem Wam pokazać, jakie postawy są charakterystyczne dla roli osobnika dominującego i roli osobnika uległego. Ten obrazek pochodzi z takiej Biblii behawiorystów autorstwa Stevena Lindsaya, Handbook of Applied Dog Behavior and Training. Niestety nie jest ona przetłumaczona na polski, są trzy wielkie tomiska,
bardzo naukowa pozycja, bardzo dogłębnie analizująca wszystkie zagadnienia związane z psami i ich szkoleniem, całą etologią, całą teorią uczenia, wszystkim po prostu. To jest absolutnie. I tam w drugim tomie, na stronie 261, mamy taki fajny obrazek. Nie ma tutaj za bardzo czasu, żeby długo się nad nim zatrzymać, ale on pokazuje jakby dwa rodzaje relacji, tak? Konflikt agresywny, i to jest tutaj, agresyw konflikt, to kiedy mamy dwie strony tego konfliktu, tak? Zwycięzca, to jest tu, i przegrany, to jest tu. Ale zostawmy na razie konflikt, to będzie temat innego zupełnie webinaru. Natomiast tu mi się podoba to, co on pokazuje w tym podejściu afiliacyjnym, czyli takim przyjaznym. Przy całym tym rytuale takiego zagrażania, uspokajania, który tutaj widzicie jest zaznaczony tymi strzałkami w jedną, w drugą stronę, tak? Jeden pies drugiemu grozi, drugi go uspokaja, a potem jest odwrotnie i to tak się dzieje cały czas. Następuje jakby pojednanie, czyli rozpoznanie i akceptacja swojego socjalnego statusu i roli. I ta rola, to znaczy przynajmniej tylko dwie role. Albo jest to rola dominująca, albo jest to rola podporządkowana. Teraz w przypadku roli dominującej, to taki to osobnik będzie przejawiał czułą tolerancję, powściągliwość, niezależność i reakcję lidera. Natomiast osobnik podporządkowany, czuły szacunek, zwracanie uwagi na lidera, zależność i reakcję kogoś, kto podąża. Czy człowiek może być w roli lidera? Tak, dlatego że grupa społeczna psa to jesteśmy my. A więc, jeżeli mamy postawę prospołeczną, to my po prostu troszczymy się o zaspokojenie potrzeb grupy. Czyli pies rozumie nasze działania jako troskę o grupę. Natomiast, żeby być liderem, trzeba zachowywać się jako lider. Popatrzcie, czuła tolerancja, powściągliwość, niezależność. Tak? Natomiast jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób my zachowujemy się często względem naszych psów, to raczej bym powiedział tak, że to my okazujemy psom czuły szacunek za nic. Następnie zwracamy cały czas na psa uwagę. To nie on musi starać się o naszą uwagę, tylko my zwracamy uwagę. Jeżeli nie wierzycie, to popatrzcie, czy pamiętacie, jaką kupkę dzisiaj zrobił wasz pies. Co on tam wąchał, co on tam oglądał, prawda? Z kim się spotkał, wszystko wiemy, bo zwracamy cały czas uwagę. Jest to zależność, to znaczy pies tak naprawdę mówi nam, gdzie idziemy, jak szybko, kogo lubimy, kogo nie lubimy. Więc taka rola niestety nie jest rolą lidera. Lidera można bardziej porównać do idola. Ale dobrze, a troska o zaspokojenie potrzeb grupy. Człowiek w roli lidera. Limitowanie dostępu do ważnych zasobów. Za chwilę o nich powiem. Wyznaczanie granic, ustalanie i przestrzeganie zasad. To są cechy lidera. Jakie są te najważniejsze zasoby, najważniejsze potrzeby? Otóż oczywiście najważniejszą potrzebą jest potrzeba bezpieczeństwa, później mamy komfort, uwaga, zabawa i jedzenie. Rolą lidera jest zarówno dostarczanie, jak i limitowanie dostępu do tych cennych zasobów, czyli jedzenia, zabawy, uwagi, komfortu, bezpieczeństwa. Jaka jest rola jedzenia w budowaniu relacji? A jeżeli dostarczamy psu jedzenie i zostawiamy miskę, to nie limituje dostępu do pokarmu, to pies limituje dostęp do pokarmu. Prosta droga do tego, żeby zaczął warczeć przy misce. Dalej. Gdy pies żyje sobie bez człowieka, tak sobie żyje dziko, to nigdy się nie dzieje tak, że jedzenie samo pcha się do jego paszczy. On musi coś zrobić, żeby zjeść. Musi się starać, żeby zjeść. Wiele naszych psów nie musi się starać, aby jeść. Część osób używa w szkoleniu czy w pracy z psem bardzo dużo smakołyków i pies zaczyna pracować za łapówkę. Czyli jest tak, że jakby pomiędzy mną i psem staje jedzenie. A więc pies nie zrobi czegoś dla mnie, tylko zrobi dla jedzenia, które ja mam. Nie mam jedzenia, pies nie pracuje. Więc bardzo trzeba uważać na to, żeby
jedzenie nie zastępowało osobistej relacji z psem. Tak? Przekupywanie psa jedzeniem nie sprawi, że staniesz się lepszym liderem. Dawanie psu jedzenia czy smakołyków nie spowoduje, że pies będzie cię bardziej szanował. To, żeby cię pies bardziej szanował, to troska o zaspokojenie potrzeb, limitowanie dostępu do ważnych zasobów, wyznaczanie granic, ustalanie i przestrzeganie zasad czy reguł. A zabawa w budowaniu relacji? Dużo psów ma pudło z zabawkami w swoim domu. Znaczy, te zabawki porozwalamy po całej podłodze. Teraz znowu, dostarczamy psu kolejną zabawkę, ale czy ograniczamy dostęp, czy zachowujemy się jak przewodnik? Reagujemy na wymuszanie przez psa zabawy. Jeżeli pies przyciąga nam sznurek, zaczyna nam go wciskać, albo piłkę, zaczyna nam wciskać w rękę, a my posłusznie ten sznurek rzucamy, to kto inicjuje zabawę? Przewodnik. Aha, ale kto jest wtedy przewodnikiem? Rozumiecie? Wprowadzamy zamęt w umysł psa, jeżeli raz jesteśmy jego, chcemy być jego liderem, a za chwilę zachowujemy się jak podporządkowany osobnik, który zwraca uwagę i jakby odpowiada swoją aktywnością na zaczepki psa. Więc ważne jest to, żeby pies rozumiał, że nie zabawka jest fajna, ale zabawa z człowiekiem. Czyli jeżeli na przykład rzucam psu piłkę, on tą piłkę przynosi, to powinien tę piłkę oddać mi do ręki albo sznurek, żeby jakby poprosić mnie, abym pobawił się z nim. Czyli jeżeli tego nie robi, to znaczy, że dla niego jest ważniejsza sama zabawka, a człowiek jest tylko wyrzutnią do tych zabawek. Są psy, które łapią zabawkę i uciekają z nią, ale to znaczy, że nie traktują człowieka jako partnera w zabawie, tylko jako automat do wyrzucania zabawek. Siedzę, ile błędów można zrobić? Uwaga w budowaniu relacji. Tutaj macie zdjęcie jej wysokości królowej Elżbiety z jej korgami. Popatrzcie, one idą za nią. Ona nie zwraca w tej chwili na nie uwagi, to one zwracają uwagę na królową. I uwaga jest naprawdę niezwykle cennym zasobem, a pies wiele zrobi, żeby zwrócić na siebie uwagę. Co może zrobić? Skoczyć na stół, zacząć szczekać, zrobić kupę na środku pokoju, jak jest szczeniaczkiem. Szczeniaczki mają to doskonale opracowane. Jeżeli się nimi nie zajmujesz, na pewno zrobią siku albo kupkę w tym miejscu, żebyś zauważył i zajął się czymś, co jest związane z dzieckiem, a nie tym głupim komputerem. Więc ważne jest to, żebyście zobaczyli, że pies wiele rzeczy robi po prostu po to, żeby zwrócić waszą uwagę. Spróbujcie porozmawiać przez telefon podczas spaceru z psem. Pies na pewno zrobi coś, żebyście zaczęli brzmieć przez ten telefon jak turetyk, tak? Czyli mówię, rozmawiam z kimś, wiesz, Marysiu, bo na przykład na zakupach, zostaw to! Nie? No właśnie, turetyk. Czasami mówię tak, że porównajcie siebie w relacji z psem do relacji idola do jego fanów. Ja czasem mówię tak, Justin Bieber. Nie? Wszyscy się wtedy śmieją, nie? Dlaczego ten Justin Bieber, ten uważał, że jest jakimś idolem nastolatek, tak? Przecież nie dzieje się tak, że ten facet, ten idol chodzi za swoimi fanami i prosi ich, czy może im dać autograf. To jest odwrotnie, prawda? Jeżeli jesteś idolem dla swojego psa, to on zwraca na ciebie uwagę, a nie tak, że ty błagasz go o to, żeby po prostu zwrócił uwagę. Czasami jestem świadkiem takich sytuacji, kiedy właściciel stoi z psem na smyczy i woła go tam, pikuś, 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 a pikuś kompletnie nie zwraca na niego uwagi. Dlaczego? Bo właściciel zwraca wyłącznie uwagę na psa. To w drugą stronę działa. Tak? Komfort w budowaniu relacji. Miejsce do spania i odpoczynku. Jeżeli przestrzeń człowieka jest taka sama jak przestrzeń psa i pies wchodzi bez zaproszenia w przestrzeń intymną, jest to okazanie braku szacunku. Jeżeli uznajemy kogoś za autorytet, to nie pakujemy się w jego przestrzeń bez zaproszenia. Znowu wrócę do królowej Anglii. Dzisiaj jakoś tak jest tematem, tak, ubocznym. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale dotknięcie królowej jest przestępstwem w Anglii. Nie wolno dotykać królowej. Nawet jej mąż, jak zauważycie, królowa jest na jakichś uroczystościach państwowych, królowa idzie przodem, mąż idzie 3 kroki za nią. Więc tak samo, jeżeli pies okazuje człowiekowi szacunek, to zachowuje pewien dystans, nie pakuje się
bezpośrednio, bez zaproszenia w jego przestrzeń intymną. Jeżeli popatrzycie na grupę psów żyjących sobie bez człowieka, to rzeczywiście zobaczycie to, że osobnik, który jest liderem, który jest przewodnikiem takiej grupy, zwykle ma miejsce nieco oddalone od całej reszty. Więc znowu, jeżeli zaburzacie przestrzeń intymną, czy wprowadzacie psa w tę przestrzeń bez zaproszenia, to dajecie mu sprzeczne komunikaty i będzie trudniej budować relacje. A bezpieczeństwo w budowaniu relacji to już ostatni punkt. Pamiętaj, że jesteś obrońcą swojego psa. Jeżeli, zwłaszcza to dotyczy szczeniaków, słuchajcie, jak macie szczeniaka, to błagam was, nie pozwólcie na to, żeby wasz szczeniak był tłamszony przez jakiegoś innego psa. Kiedy on przybiega do was, tak, chowa się za waszymi nogami, błaga was o pomoc, to waszym psim obowiązkiem jest obronić waszego psa. Nie brać go na rączki, ale spowodować, żeby ten drugi pies, który podszedł zbyt blisko i spowodował u waszego psa stres, żeby odszedł. Wtedy wasz autorytet rośnie. Jak macie psa, który jest już starszym psem, większym, to nie bądźcie przewodnikami, którzy reagują w momencie, kiedy coś się dzieje. Tak? Przewodnik reaktywny to jest taki, który nie myśli o tym, co się dzieje i dopiero reaguje, kiedy pies na przykład, nie wiem, już wyskoczy ze szczekaniem albo kłapie na coś. Przewodnik proaktywny stara się sytuację opanować wcześniej, zanim ona nastąpi. Tak? Poczucie bezpieczeństwa budowane jest przez przewidywalne i jasne zasady. Jakie to mają być zasady? Jakie chcesz? Kiedyś John Fisher pisał o tym, że prawda, tam przechodzenie przez drzwi, jedzenie jako pierwszy, jakieś tam inne takie rzeczy. Czy to są ważne zasady? Niekoniecznie, ale są jakieś. Jeżeli te zasady są zawsze takie same, czyli na przykład jeśli ja mam zawsze taką zasadę i trzymam się jej i są one przewidywalne, czyli na przykład psu nie wolno gonić kota, kropka. To jest moja zasada. W moim domu nie gonimy kotów. Jeżeli pies rozumie, że w moim domu nie gonimy kotów i zawsze jest to zasada obowiązująca, to on się czuje bezpiecznie. Więc lepsze są jakiekolwiek zasady niż brak zasad. Jakie mogą być zasady, jakie chcesz. Ale muszą być związane z tym, co poprzednio powiedzieliśmy. Z dostarczaniem, ale też limitowaniem dostępu do zasobów. I bardzo ważna rzecz. Szacunek dla psiej natury. Już to podkreślałem, że pies nie będzie człowiekiem, nawet gdyby się bardzo starał, to my musimy zrozumieć, kim jest pies, i uszanować tę naturę, która jest inna niż nasza. Jest przepiękna, jest fantastycznie związana przez tysiąclecia ewolucji z nami. Pies jest fenomenalnym uzupełnieniem bogactwa naszego życia, ale nie staje się innym gatunkiem. Cały czas jest i pozostanie psem. A więc jeśli będziesz zachowywać się jak przewodnik, z tym wszystkim, co wam powiedziałem, to twój pies uzna cię za autorytet, któremu może ufać. I wtedy po prostu czuje się bezpiecznie, jest szczęśliwy, jest zrelaksowany, jest gotów na poznawanie świata razem z tobą. Teraz będzie czas na zadawanie pytań. Już włączam możliwość zadawania pytań. Bardzo proszę. Pies ma już 9 miesięcy, nie traktuje mnie jak lidera, tylko kogoś niżej w hierarchii, jest jeszcze nadzieja. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, pies potrafi niezwykle szybko zmienić w ogóle swoje nastawienie. Naprawdę. Zdarza się, że pies znajdzie się w nowym domu, w nowej sytuacji i adaptuje się do niej w ciągu minut. Naprawdę. Dlaczego w takim razie tak trudno jest zmienić zachowanie psa, kiedy jesteście z nim w domu? Tak? No, problem nie jest po stronie psa, problem jest po stronie waszych przyzwyczajeń i nawyków. Zmienić własne nawyki jest oczywiście bardzo prosto. Poproście kogoś, żeby rzucił palenie, prawda? No, to jest banalne. Więc oczywiście, jeśli ma 3,5 roku, to też. Jak można ćwiczyć i rozwijać, jak można
ćwiczyć i rozwijać taką więź, tylko odpowiednim zachowaniem na co dzień, czy są też jakieś ćwiczenia. Znaczy, bardziej bym powiedział poprzez rozwijanie własnej świadomości niż konkretne ćwiczenia. Oczywiście, że są ćwiczenia, tak? Tych ćwiczeń jest sporo, ale to nie jest tak, że robimy jakieś ćwiczenia w sesjach, tak jak w przypadku treningu na przykład posłuszeństwa, tak? Że bierzemy sobie kliker, smakołyki, bierzemy sobie psa, ćwiczymy z nim przez 10 minut, 3 razy dziennie i uczymy go jakichś sztuczek. Tylko bardziej jest to z życia z psem, wiesz, o to chodzi. Także w ten sposób bym to widział. Dalej. Mamy takie wrażenie, tak, to mamy przepracowane, ale mam wrażenie, że to jednak bardziej ja muszę jej pilnować, a nie ona pilnuje mnie. Nie wiem, czy dobrze to opisuję. Aha, czyli rozumiem tak, że pies idzie sobie gdzieś, nie pilnuje się, ty musisz zwracać cały czas na psa uwagę. Rozumiem. To zrób inaczej. Wybierz się z psem w bezpieczne miejsce i nie zwracaj na niego uwagi. Naprawdę. To nie może być takie miejsce, bo niektórzy mówią, chowaj się psu za drzewo, coś takiego. Nie proponuję chowania się psu za drzewo, bo znam takie przypadki, że pies po prostu się wystraszył i zaczął w panice uciekać w kierunku domu. Nieważne, czy po drodze była ruchliwa ulica, czy nie. Więc nie tak, ale wybieracie się razem bezpieczne miejsce, na przykład zawsze w soboty w hotelu w Hilton Zabrzu jest hasanie dla psów, tak? Od godziny 11 do 13 w każdą sobotę Zabrze, ulica Handlowa, teraz robię reklamę, można przyjść z psem, puścić go ze smyczy i on ma możliwość biegania po hektarze ogrodzonego terenu, gdzie są krzaki, są jakieś przeszkody, są inne psy, ludzie. To jest fajne miejsce, gdzie można po prostu zniknąć psu z oczu. I na początku on jest oszołomiony tym, że jest tyle atrakcji, ale przychodzi taki moment, że zadaje sobie pytanie, gdzie jest mój właściciel? Tak? Gdzie jest mój opiekun? I wtedy to on zaczyna się pilnować człowieka. Tak? Znaczy, no nie ma innej możliwości, jak po prostu przestać zwracać na psa uwagę i dać mu szansę, żeby to on zaczął zwracać uwagę na ciebie. Moja sunia nie zwraca uwagi na mnie na spacerach, jeśli widzi inne psy. Żadne jedzenie nie działa. Jak nauczyć psa, żeby patrzył na mnie? Oczywiście, jak pójdziesz z dzieckiem do Luna Parku, nie każ mu rozwiązywać zadań z matematyki. To jest oczywiste. Tak? Pies jest tak bardzo rozproszony, że nie zwraca uwagi na ciebie, bo jesteś, sorry, przewidywalna. Są też takie ćwiczenia, które można robić, podążanie właśnie psa za człowiekiem i wspólne robienie czegoś. Nelson Hodges, on pięknie to powiedział, że słuchaj, wyobraź sobie, że mieszkasz pod jednym dachem z kimś i w ogóle cię nie interesuje, co tą osobę cieszy, co tą osobę martwi, czego ona się boi, czego ona pragnie, nie interesuje się, jak się czuje, nic cię nie interesuje, tylko żeby była posłuszna. To co mówisz o takiej więzi? Więc ja myślę, że jeżeli nauczymy się przedstawiać siebie psu tak, żeby pies nas zrozumiał, to w momencie, kiedy ty zachowujesz się jak przewodnik, pies uznaje cię za autorytet. Ja powiem wam, zdradzę trochę tajemnicę, zamierzam właśnie zrobić taki kurs online, na którym rozszerzę to, o czym dzisiaj mówiłem, i właśnie tam będą pokazane też konkretne ćwiczenia, które można robić. Ja te ćwiczenia robię często na prywatnych konsultacjach. Jak ktoś przychodzi do mnie na konsultację, ostatnio miałem takiego haskiego, który właśnie nie zwracał uwagi na człowieka, na smyczy, bał się w dodatku i panikował w różnych sytuacjach. Zrobiliśmy kilka ćwiczeń i słuchajcie, po 20 minutach pies chodził na luźnej smyczy, patrzył się na człowieka. Przysięgam, nie użyłem żadnych cudownych narzędzi, żadnych środków przymusu, nic takiego. Da się to zrobić, tylko po prostu trzeba na to mieć trochę czasu, no i po prostu wiedzieć jak. Ho, 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 aż czy się rozpisali. Kiedy narzucę pewne zasady z dnia na dzień i będę ich wymagać. Zabieranie miski, chowanie zabawek, pozwolenie psu na przyjście na pieszczoty tylko na zawołanie, ignorowanie psa przez większość dnia. To znaczy nie zwracanie uwagi na psa za nic. I tyle. Czy pies nagle nie stanie się nieszczęśliwy? To jest bardzo dobre pytanie.
Jeżeli zrobisz coś takiego, nagle, tak, pies no oczywiście może stać się nieszczęśliwy. Tak, bo on nie rozumie, co się dzieje. Powiem wam coś jeszcze więcej. Jeżeli wprowadzasz jakiekolwiek ograniczenia, twój pies będzie to przeżywać w trzech etapach: oporu, dystresu i dopiero akceptacji. Jeżeli nie wiesz, czym jest ograniczenie, to pomyśl sobie, że mówisz swojemu dziecku: masz szlaban na komputer. Tak? Najpierw spotkasz się z oporem. No to wiecie, jak wygląda opór, tak, ze strony nastolatka. Dystres, nie? O co chodzi? Nie rozumiem, jakie są zasady. I dopiero gdzieś tam na końcu pojawia się akceptacja. Dorota Zawadzka, superniania. Jeżeli wprowadza jakieś zasady, jakieś ograniczenia, jakieś limity, to często dzieci, z którymi pracuję, po prostu dają nieprawdopodobny opór. Tak? Walka, krzyki, płacz. Więc oczywiście, że jakakolwiek zmiana, jakakolwiek ingerencja w te utarte schematy powoduje pewien chaos początkowo. Więc zależy od psa, czy rzeczywiście ja chcę zrobić mu taką totalną przebudowę wszystkiego, czy mogę to zrobić po kawałku, tak? Czyli na przykład zacznę od tego, że będę karmić psa na zewnątrz. Czasami jest tak, że jeśli wprowadzisz jedną zasadę, to reszta działa na zasadzie właśnie naczyń połączonych. To inne rzeczy też się dzieją, czyli pies, jakby odzyskując równowagę, odzyskuje swoją psią naturę. A psia natura jest taka, że wiele tych rzeczy, o których mówiłem, nie jest rzeczami wyuczonymi, tylko instynktownymi. Więc absolutnie to fantastyczny temat, fantastyczny i myślę, że warto. Kinga pyta, czy jeżeli mamy w domu więcej niż jednego psa i jesteśmy liderami, ograniczamy dostęp do poszczególnych zasobów. Nie wzmocni to chęci do walki o poszczególne zasoby między psami o lidera. Nie. Jeżeli zobaczysz na przykład filmy, jest taka, Ed Frawley nakręcił fajny film, zresztą jest na DVD wydany o wychowaniu szczeniąt. On pokazuje właśnie, jak wygląda rywalizacja pomiędzy szczeniętami o dostęp do kości. W momencie, kiedy lider ma kość, następuje pokój, miłość i akceptacja. Wszystkie psy zachowują się spokojnie. Jeżeli dochodzi do walk pomiędzy psami, albo pomiędzy psami i człowiekiem, czy psem i człowiekiem, to jest to charakterystyczne dla sytuacji, w której panuje anarchia, a nie struktura. Najbardziej stabilne struktury mamy dwie. Pierwsza to jest układ hierarchiczny, tak, który jest stabilny, bo każdy zna swoje miejsce. Drugi to jest układ despotyczny, czyli jesteś ty jako despota, ale nie w sensie despoty okrutnego, tylko kogoś, kto po prostu decyduje, kto, kiedy, jakie zasoby ma do dyspozycji. Wtedy psy nie dyskutują pomiędzy sobą na ten temat, po prostu. Nasz harpagan traktuje nasze łóżko jak swoje. Gratuluję. Jak go tego oduczyć? Dotychczasowe próby kończyły się naszym niespaniem kilka nocy. No to nieźle. Jak go tego oduczyć? Nie wpuszczać go do sypialni. A zrobić trening klatkowy. Ograniczyć mu uwagę za darmo. Prowadzić właśnie limity, tak? Na przykład sypialnia należy do ludzi. Pierwsze być może jedna, dwie noce załóżcie sobie korki do uszu, bo pies będzie protestować. Zmiana tych zasad będzie dla niego trudna. Ale jeśli to zrobicie, to jest szansa, że po prostu przyjmie on nowe zasady jako obowiązujące i już. Co zrobić, jeśli pies w trakcie spaceru totalnie mnie ignoruje, tylko ciągle i wszędzie dookoła biega? Podążanie za przewodnikiem jest u psa instynktowne w trybie podróżowania. Bieganie w kółko, węszenie, zaganianie to jest tryb polowania. Ja sugeruję spacer strukturalny, czyli idziemy 10 minut w trybie podążania, potem dajemy psu 10 minut, rób co chcesz. I tak na zmianę, taki przekładanie.
Strukturę spaceru też budujemy w oparciu o to, że po prostu uczymy psa podążania za nami. Tak? Czyli jeżeli pies cię ignoruje, to znaczy nie ma powodu zwracać na ciebie uwagi. Słuchajcie, widzę, że wiele z tych pytań kręci się wokół właśnie koncentracji uwagi na przewodniku. Więc ja bym bardzo, bardzo was do tego zachęcał, żeby właśnie zacząć od takich ćwiczeń z tym jedzeniem. Tak? Właśnie z tym jedzeniem. Wyjdźcie z jedzeniem na zewnątrz i dawajcie je psu za to, że zwraca na was uwagę. To nie musicie dawać po kulce, dajcie garść. O, Malika, znana mi, tak? Ruda prosi o zabawkę, ale czasami sami ją zapraszamy, po rzuceniu zabawki wraca, ale bardziej chce, żeby tarmosić, siłować się z zabawką niż zostawić. Czy to źle? Nie. Jeśli pies bawi się z tobą zabawką, to jest ok. Gorzej, jeżeli bawi się tylko zabawką, a nie chce bawić się z tobą. Chodzi o to, żeby zabawka nie była zamiast relacji z człowiekiem, tylko była częścią tej relacji. Taki jest właśnie, taka jest idea tego. Co z psem, który domaga się nadmiernie uwagi? Teraz mamy odwrotną sytuację, nie? Nie zwraca, domaga się nadmiernie uwagi. Czy, tak. Gdy nie jestem w stanie nic zrobić w domu, bo pies ciągle domaga się uwagi, a gdy go ignoruję, to rozwala dom. Aha. No widzisz, to jest to, że pies uważa, że to on nadzoruje twoją aktywność. Czyli on ma prawo do tego, żeby limitować twój dostęp do twojego czasu, którym ty dysponujesz. Co w takiej sytuacji zrobić? Nauczyć psa, że kiedy jest w domu, to mogą być takie sytuacje, w których na przykład może obserwować, co robisz, ale nie może brać w tym udziału. Ja bym go przywiązał. Naprawdę. Słuchajcie, zaraz powiem, o to znam, niech ktoś wyśle. Nie, ja, czy, słuchajcie, tak, Bogiem naprawdę, to jest bardzo fajna metoda. Jeżeli twój pies zachowuje się tak, jak tutaj opisała Klaudyna, to ja mówię, dobra, weź po prostu kawałek sznurka, przywiąż psa w takim miejscu, żeby mógł ciebie widzieć, ale nie mógł za tobą cały czas łazić. Tak? I to na początku oczywiście spotka się z oporem, ale w którymś momencie pies zobaczy, no cóż, okej, tak, akceptuje to. To rzeczywiście jest, to jest jedno właśnie z też takich ćwiczeń budowania relacji. Mój pies ma limitowane zasoby, chyba traktuje mnie jak przewodnika, to cudownie. Jednak mam problem z agresją skierowaną wobec gości, kiedy się poruszają po domu, atakuje, kiedy siedzą jest ok, ale daje się głaskać merdałka, z czego to może wynikać? Albo nie czuje się pewnie, albo czuje się po prostu, to on czuje, że powinien kontrolować to, co się dzieje w domu. Więc jeśli ciebie traktuje jak przewodnika, to nie powinien się w ten sposób zachowywać, bo to jest twój dom, a nie jego buda. Tak? Więc wprowadzenie pewnych zasad i ograniczeń mogłoby tutaj bardzo pomóc. Czy można przestać zwracać uwagę na psa taką metodą? Nie wołać psa na spacerze, nie patrzeć na niego za bardzo, jedynie wyznaczać kierunek spaceru naszym chodem, lekkim pociągnięciem smyczy, aby wyznaczać psu ten kierunek. Czy wtedy jakiś spacer dla psa jest atrakcyjny? Czy wtedy pies będzie bardziej traktował psa jako autorytet? Chyba pies będzie bardziej traktował człowieka jako autorytet. Tak, można. Jeżeli, bo popatrz, tak jak mówiłem, jaka jest rola przewodnika? To jest inspirowanie działań innych, wskazywanie kierunku, jakby nadawanie tempa i tak dalej. Czyli jeżeli ty robisz takie rzeczy, pokazujesz psu kierunek, a jeszcze jeżeli czasami na przykład przykucniesz i znajdziesz coś, w cudzysłowie, znajdziesz coś fajnego w liściach albo w jakiejś tam ściółce, to twój pies podejdzie i zacznie to wąchać. On będzie przekonany, że coś fajnego tam jest. No to oczywiście, że będzie na ciebie bardziej zwracał uwagę. Tak, to jest bardzo dobry patent. Teraz mamy kolejne pytanie. Co zrobić, jeśli w budowaniu relacji pies tak bardzo skupia się na człowieku, że aż staje się on jego zasobem? Jak budować granice? Jeśli jest tak, że ty jesteś dla psa jak kość, to znaczy, że ten pies nie czuje się wcale pewnie w miejscu, gdzie jest, czyli jakby w roli, w której jest. Czyli
Pies, który na przykład przejawia agresję taką kontrolującą, wcale nie jest pewny siebie. To jest pies, który jest właśnie niepewny siebie i dlatego zachowuje się w taki sposób. Więc paradoksalnie budowanie w tym się pewności siebie może pomóc rozwiązać problem zachowań agresywnych. Teraz jest pytanie o szczeniaczki. Ja przepraszam, że mój zegar oczywiście jak zwykle minutę wcześniej. Które elementy przewodnictwa są kluczowe w stosunku do szczeniąt? Powiem tak. Nasze przedszkole dla szczeniąt jest zupełnie inne niż przedszkola w wielu szkołach dla psów. Dlatego, że my się koncentrujemy na tym, co jest absolutnie kluczowe i najważniejsze, czyli spokój, zachowanie spokoju, przyzwyczajenie psa do tego, że człowiek ma czas dla siebie, czyli też ograniczenie dostępu, takiego nielimitowanego dostępu do uwagi człowieka i zajmowania się szczeniakiem, podążanie za człowiekiem, tak, czyli komenda za mną, wymiana rzeczy, które pies ma, czyli to, co masz w pyszczku, mi oddajesz, czasami ci to oddam, i oczywiście zapobieganie, tolerowanie dotyku, bardzo ważna rzecz, czyli przewodnik to jest ktoś, kto ma prawo dotykać inne osoby. Znowu, królowa Anglii może dotknąć każdego, ale sama nie jest, znaczy samej królowej nie wolno dotknąć, tak? Królowa może dotknąć każdego. Ja mogę dotknąć mojego psa w każde miejsce, ale niekoniecznie pies ma prawo trącać mnie nosem, rozumiesz? Polecam na stronie wesołałapka.pl jest kurs. Tam są filmy i w filmach macie przedszkole dla szczeniąt w 2 minuty. To bardzo serdecznie zachęcam do tego. Pies w domu domaga się nadmiernie uwagi, a na spacerze nie okazuje uwagi. To dopiero problem. Tak jak już mówiłem, jeżeli wprowadzisz kilka prostych rzeczy, czyli będziesz limitować psu w domu dostęp do ciebie, do twojej uwagi, do tego, żeby cały czas za tobą łaził, to pies będzie chciał twojej uwagi. Jeśli tę uwagę dasz psu na spacerze, to ta sytuacja, o której piszesz, się po prostu zmieni. Na koniec bardzo was zachęcam do tego, żeby w domu było bardziej nudno, a fajne rzeczy działy się na spacerze. Czyli nie ma sensu rzucanie psu zabawek, szarpanie się z nim w domu, bo wtedy pies, wychodząc na spacer, oczekuje większych atrakcji, szuka ich sobie wśród innych psów, ludzi i tak dalej. Gonienie rowerów. To jest wszystko fajniejsze niż to, że wy wyszliście z nim na spacer i jest nuda. Ale jeżeli nie będziecie się z psem bawić i wariować w domu, to wtedy wyjście na spacer będzie dla niego okazją do tego, żeby bawić się z wami. I to będzie po prostu coś fantastycznego. Kochani, dobrze, nasz czas się skończył. Chciałbym was zaprosić do wypełnienia ankiety. Ta ankieta jeszcze będzie dostępna przez jakiś czas. Ostatnie pytanie tej ankiety jest takie, czy chcesz otrzymać informacje o kursie online Budowanie więzi z psem? To jest właśnie to, co zamierzam zrobić, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, złożyć razem, nagrać ćwiczenia, bo właśnie tutaj mówiliśmy bardziej o tym, o co zrobić, tak? Troszkę w odpowiedzi na pytania mówiłem, jak to zrobić. No ale rzecz jasna, ja tego nie mogę tutaj pokazać. Natomiast na tym kursie chciałbym to pokazać, szczegółowo omówić, po to, żebyście mogli zrobić te ćwiczenia i właśnie nawiązać z psem taką relację, w której to wy jesteście przewodnikiem, a pies jest tym, który za wami podąża. Proszę, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Było mi niezmiernie miło gościć was w moim domu. Czekam na propozycje kolejnych tematów i zapraszam do wypełnienia ankiety. Miłego wieczoru. Do usłyszenia i do zobaczenia.